Cześć, 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 witam was wszystkich, tutaj Frodo, witajcie w nowej serii na moim kanale, oczywiście obiecany Resident Evil 2. Jak wiecie, lecimy sobie po kolei. Udało mi się ostatnio ukończyć Resident Evil HD, też remake jedyneczki. Wszystkie klasyki, jakie tam się udało mi, jakie, no może nie wszystkie, ale jakie tam te najważniejsze udało mi się przejść, więc teraz właśnie pora na te remake'i. Resident Evil 2. Z tego, co tutaj poczytałem, to niech ja tylko spojrzę jeszcze. W znacznej mierze, jeżeli chodzi o fabułę, będzie pokrywać się z fabułą pierwowzoru. Wydarzenia będą rozgrywać się oczywiście kilka miesięcy po wydarzeniach, jakie miały miejsce w pierwszej odsłonie serii. Epidemia zombie sprawia, że mieszkańcy Raccoon City, bo to po mojemu, zaczynają zmieniać się w kwiożercze potwory. Blablabla. No. W tym samym czasie do miasta przybywa początkujący policjant Leon Kennedy oraz młoda Claira Redfield. Claira, pamiętajcie, to też jest moje. Która próbuje odnaleźć swojego brata zaginionego w tym niebezpiecznym miejscu. Rozumiem, że chodzi o tego Chrisa, tak? Bo już nie pamiętam, jak to było. Tuż po tym, jak nasi bohaterowie wspólnie stawiają czoła pierwszej fali zombie, na skutek zbiegu okoliczności zostają rozdzieleni, a dalsze wydarzenia obserwujemy z perspektywy wybranego z nich. W zależności od podjętej decyzji, fabuła gry rozgrywa się w nieco inny sposób, choć wszystkie wydarzenia i napotkane po drodze postaci mają ścisły związek z sytuacją w mieście. Z 2019, tak? Dobrze? Dobrze chyba. I tutaj też mamy do wyboru, więc przejdziemy sobie... A zacznijmy... Resident Evil. Historia. Dodatkowe tryby. Bonusy. Sklepy. Niam, niam, niam. Historia. Kontynuuj? Matko Boska, ale co ja mam kontynuować? Przecież ja jeszcze nic nie wybrałem. Wybór scenariusza. Leon S. Kennedy. Brak wieści od nowych przełożonych sprawia, że Leon wyrusza do Raccoon City, by sprawdzić, co się dzieje. Na miejscu czeka na niego koszmar. A Claira? Zupełnie inny koszmar czeka na ciebie, na Claire, która nie ma pojęcia, jak bardzo za chwilę zmieni się jej życie. No dobra, jak jest Leon pierwszy, to zróbmy, że wiecie co, zaczniemy Leonem. Oczywiście wiecie, ta seria leci, że tak powiem, na bieżąco, więc wszelkie komentarze, wszelkie jakieś pozdrowienia, wszelkie jakieś dobre rady ja czytam w następnym odcinku, tak? Bo tutaj oczywiście mam nadzieję, że Sebastian jest ze mną, mam nadzieję Joanna, że Krystian jest ze mną, Beata. To są tutaj moja ekipa, która... A jeżeli ktoś tam jeszcze dojdzie, no to bardzo się cieszę. Ja sobie tylko, słuchajcie, jeszcze coś zobaczę z ciekawości, bo to w poprzednim odcinku, tak, Beata, Sebastian, Nekropolia, pozdrawiam, i Joanna. Tak, to było w poprzednim odcinku. Dziękuję wam za komentarze oczywiście i czekajcie właśnie na ten Resident Evil 2, żebyśmy mogli zacząć i tak samo właśnie sobie poprowadzimy. Dobra, Leon, wybierz tryb gry. Wspomaganie dla graczy nieobeznanych z grami akcji. Wspomaganie, celowanie, automat, odzyskiwanie określonej ilości zdrowia, wrogowie są trochę słabsi. Normalny tryb rozgrywki, no i tutaj nawet... Dobra, bier te standardowy, nie będę się już bawić w te easy. Będzie co będzie. Raccoon City. Tak, tak, tak. Przemysłowe miasto w samym sercu Ameryki. A, poczytałem. Dajcie spokój. Okay, tell us, be honest now. How many drinks did you have? No, man, I barely had a buzz on. Oh, come on. Look, just listen, all right? She got closer, and I got a good look at her. You had to see her eyes, her nose, her whole face. It looked like it was rotting. Yeah. She looked like a corpse. Like a walking corpse, man. Sounds like my wife. I've never seen anything like it. I haven't been able to sleep since that night. All right, calm down, buddy, calm down. Just, hey, you gotta stay strong. Okay, don't give in to fear out there, right? Yeah, well, you got that right. If you freeze up around these things, it'll sink their teeth in. I should have passed somebody. Oh, come on. Just getting good.
W ogóle nie patrzy, gdzie jedzie. Pierdziele. No, pamiętam to, że to też było. Znaczy, pamiętam, że coś właśnie nas rozdzieliło, że ten tir coś takiego było, że nie mogliśmy przez to przejść. I Claire'a wyszła z jednej strony, a Leon z drugiej. Tylko, że tu widzę, pokazali jakby historię tego. No, bo on pewnie zostanie dziabnięty, tak? I szybko ucieknie, pojedzie. No. RPD. Nie wiem, czy ja mam to graficznie dobrze ustawione. Leon. No one's around. That's weird. Zbadaj otoczenie. A to ja już? Rozglądanie się. O matko. No wiecie co, zupełnie inaczej to teraz wygląda. No bo to jest teraz, wiecie, kamerka z tyłu za pleców. A słuchajcie, a co ja chciałem zobaczyć? Tutaj jeśli chodzi o dźwięk, to jest wszystko... Nie, jest wszystko na plus, więc tutaj jakby... Nie ma tutaj co... Wymyślać. Shift biegania, a czyli tak ten, a coś mogę tu jeszcze robić? A i biegnę sobie tak dreptu dreptu. Rockon City jest, Home of Umbrella. No, 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 welcome to. Welcome. No, no, no. Nie mam żadnej broni, widzę tutaj na razie. Tutaj sobie, wiecie, najpierw pochodzę, zobaczę. Sheriff deadnął. Aj, takie coś mi się pokazuje i wtedy co ja mogę? Aha, myszką. To było bardzo dużo ustawień na początku, słuchajcie, gry. Napisy są, jak cudnie. Na początku gry, wiecie, żeby chodzi o jasność, żeby to wszystko sobie tutaj dostosować. Ja mam nadzieję, że to wszystko będzie tutaj... Jednak YouTube trochę też przyciemnia. Mam nadzieję, że widzicie wszystko. Zbadaj sklep. Tam się jeden z drugim chyba tłucze. O kurde. A są na przykład tutaj, słuchajcie, jakieś smaczki? Wiecie coś na przykład o tym? W sensie... Boże, smaczki, co ja pieprzę. Wiecie, o co chodzi? Chodzi mi o takie jakieś znajdźki, nie? Że na przykład, nie wiem, można coś rozbić. Albo w ogóle coś poszukać. Nie? Wiecie, o co chodzi? Jeden z drugim się tu, widzę, tłucze. To czyli dwóch policjantów było, rozumiem. Ajajajajajaj. No, to koniec. Ach, kurde, ale efekt. Zaraz mnie czepło. Co mam zrobić? Aha.
co? To wstanie jeszcze. Ja tutaj coś mogę zebrać. O, jakie ładne panie. Kluczyk. Klucz. No to bier. Potwierdź. Zmień. Pizza, pizza. Italiana. Muzyczka fajna. Jezus Maria. Aha, on jeszcze wstanie. Dwa naboje mam? Really? Really? Masz tutaj naboje, chłopie? Używanie kluczy... No i co mam teraz zrobić? Potwierdź? Użyj. Aha, to w tę mańkę. Mhm. O mój Chryste Panie, ale ja mam tylko dwa naboje. Gdzie? A jeszcze ten idzie. You fucking kidding me? Ja pierdzielę! Nie, nie mam naboi. O, jest. Jest i Claire'a. Ale ja nie mam naboi! Czekaj, skąd teraz miał? Na cutscence ma, kuźwa. Dla nas to już nie ma. A ładna ona tu wygląda. Aha. Trochę ich tutaj. To trochę ich tutaj jest. Leon Kennedy. You are? Claire. Claire Redfield. Live around here? No. Looking for my brother. He's a cop too. Well, it's a good thing we found each other. I don't know what to expect anymore. No i dobra, będzie. Capcom presents. Cutscenki już takie, wiecie, fajne, no kurde. Pytanie, czy na przykład jak postrzelaliśmy teraz, czy to ma jakieś znaczenie, w sensie... czy przyoszczędzilibyśmy na przykład teraz grając? Znaczy później, nie? Nie wiem właśnie jak teraz z tymi nabojami, słuchajcie, jak ja mam to... Mam to oszczędzać, czy jak to było? Już pamiętam, nie pamiętam, w sensie... Jednak jakby nie patrzeć w dwójeczce, tam trzeba było troszkę pochomikować, nie? Żeby móc... Ja nie wiem, jak tutaj jest. Attention all citizens. Due to the citywide outbreak, you are advised to take shelter at the Raccoon City Police Station. Free food and medical supplies will be provided to everyone in need. Na posterunek policji. Police station's not much farther. They'll know something. Yeah, but what if we're the only ones? What if there's no survivors? No, there's survivors. It's a big city. There has to be. No ładnie ją tutaj zrobili. Ciekawe co na to fani Rezydenta, w sensie, że ta kamera jest z tyłu, za pleców bohatera, nie? Że... Bo to jednak już takie troszkę od klasyku.
daleko. Jezus! Mhm. Co teraz? A tutaj ten gość... No, bo on został... No, 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 no. Ale jak? O kurde. Zaraz będzie wielkie kabum. No to było też rzeczywiście w tej drugiej części, w sensie w klasyku. Ja pierdzielę. Ale to nie ma sensu. O matko, gdzie ja mam biec? Ja pier... A tu. Nie, nie, nie. Nie, nie strzelam, nie? Bo to nie ma sensu, prawda? Powiedzcie. Przecież gdzie ja tutaj będę strzelał, jak to... I teraz co, tu? Ja to spieprzę zaraz gdzieś. Nie, to nie tu. Boże. Nie przesadzaj. Gdzie mam teraz iść? Nadałem ciała totalnie? Nie, jednak dobrze chyba byłem. Tu? Aha. Jest! Posterunek policji. Dobra. Co to? Nie, to nie mogę. Nikt ze mną chyba nie biegnie, nie? Jezu, wiecie co? Jakoś tak... Może ta pogoda jest taka, nie? Ale tak nie mogę za bardzo... Jakieś to wszystko takie tutaj... Popieprzone. Mogę tu jakoś przejść? Wiecie, że nawet nie spojrzałem, ile mam naboi? Udało mi się, nawet jakieś osiągnięcie. Witamy w mieście umarłych. Bardzo fajnie. Aha, i tutaj mamy... No, no. Zdejmij, połącz, skrót. Aha, takie pistolet. Ma z magazynkiem. Niestandardowy model, którego wady sprawiają, że jest niepraktyczny. Serio? To nawet, patrzcie, ja nad nim miałbym czym strzelać, to w ogóle była pomyłka. Czyli można było, że tak powiem, sobie przyoszczędzić, no ale ile tam było? Z dwa naboje? Psst. Wy tu nie wejdziecie, prawda? Mogę tutaj zobaczyć, co tutaj jest? Tu nie przejdę. Wow. Wiecie co, bo gram też w Dead by Daylight, no nie? I to tak tutaj jest... Keep on... Keep on czy keep out? Out. Raczej wątpię. O, to ja poproszę. A na przykład... Aha, dobra, R. 6 naboi. A to co to jest? RPD. Kamery. Not good. David, Marvin, you there? I found a way out. It's in here.
Nie dawaj, żeby tak ci podszedł blisko, no kurde. W głowę celuj. Wyświetlenie mapy M. Aha. Ekran mapy pokazuje nie tylko bieżącą lokalizację i otoczenie, ale również ciekawe miejsca i przedmioty znalezione, ale nie zebrane przez graczy, czyli pewnie też kolor, no nie? No. Sala obserwacji, sala przesłuchań, maszyna do pisania. Tak to teraz wygląda, tak? Przekazuję gratulacje w związku z ukończeniem szkolenia. Uzyskane przez Pana wyniki są godne pochwały. Jesteśmy dumni, że dołączył Pan do naszego zespołu. Okej. Tu mogę zapisać, ale... A pokaż tu. A tu nie mam nic. A ten klucz to co to jest w ogóle? Mogę go przechować? Stary klucz. Nie wiem w ogóle co mam zrobić z tym kluczem. A tutaj też trzeba jakieś ribony czy coś? Brak danych. Nie ma ribonów? Serio? To mój piesek coś. Diana. Bo zaraz będą znowu mówić, że... Dobra, tu jakąś kartę potrzeba. Że pies mi przeszkadza. Nie przeszkadza, to Janusia jest, wiecie. Tylko, że chrapie mocno. Jak to tak można? Mogę to cisnąć? Pull. Fuck. A, mogę się przeczołgać. No dobra, a to za chwileczkę. Mogę... A tu co to jest? A, szpreja mamy, dobra. Co tu jest jeszcze ciekawego? Oho. Diana. Kluczowy przedmiot, stary... A nie, to tu, co to? Ale... A to mi nie pokazują, co mam dać. Co to jest? Ej! Psie! Halo. Rozumiem, że to jest... Aha, dobra. Kluczyk z takim niebieskim czymś. Tutaj te medale trzeba było, nie? I to się wtedy rozsunie. Wiecie co, ja tak grałem trochę w ten, nie? W... Co? W Dead by Daylight, to tak kojarzę trochę tą mapę, powiem wam. Aha, tutaj też potrzeba, dobra. Tu coś jest? Co to? Nabojaki, super. Tu nie przejdę, tu potrzebujemy takiego klucza z takim niebieskim czymś. Z serduszkiem czy coś. A tutaj chyba też coś, tak? No. Dobra, ale to na razie nic tu nie zrobię, bo widzę, że... Tutaj takie przejście też było z Dead by Daylight. No ale wiadomo, że to nie jest też tak, nie? Pozmieniane trochę. Mogę tu? Mogę. Dzień dobry. Coś tu ciekawego. Oho, safe. A, gówno teraz zrobię. Dobra, ale pamiętamy, że tu jest safe. A tu jakaś ulotka. Broszura turystyczna, proszę. Witamy. Czy wiesz, że Rakoid City jest nie tylko siedzibą farmaceutycznego giganta Umbrella Corporation, ale również pełnym życia dynamicznym miastem o długiej i bogatej historii. W tym przewodniku znajdziesz jeszcze kilka niecodziennych miejsc, które warto zobaczyć w tym mieście. Postanek policji, ble, 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 sierociniec. I to by było na tyle. Dobra. Aha, i tutaj ten sam kluczyk też nam jest potrzebny. A to? Co to jest? Aha, roślinki, dobra. Roślinki. Aha, czyli tak wyglądają roślinki. Takie w doniczce coś. A tu nic. Lost Child. Carly Bayer. Marvin. A Marvin, to ja pamiętam, że był jakiś Marvin. Policjant, pamiętacie? Pamiętacie. W klasyku chyba coś było, nie? Dobra, to idę tam, gdzie mi się otworzyło, czyli ten dół. A jeszcze zobaczę coś, jeżeli chodzi o zapis. Tu mam naprawdę niekontrolowaną. Niezliczoną, że tak powiem, ilość tego, naprawdę? Pokaż.
No tak. No nadpisz. To powiem wam, że lajcikowo. Dobra. O Jezus. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. No i? O Boże. Okej, okay. No właśnie, nie wiem, czy okej. Okay. Co tutaj się stało? A co tutaj? A co teraz się stało? Dobra, tu jakiś... Potrzeba jakiś... Jak on się nazywa? Fuse? Mogę? Aż tu? Nie. Boże. Zaraz się tu posram. Ja nic nie widzę. Wy coś widzicie w ogóle? Znaczy, no nie, no widzę, ale... Dasz radę. Co to? Nie mogę otworzyć tej szafki? Nie. A tu? O Jezu, mogę. Chłop w stanie? Czekajcie, mogę go zbadać. A naboje ma, dobra. 15 naboi. Coś tu jest jeszcze ciekawego? Jezu, jak aż od razu lepiej, nie? Tylko wiecie co? Nie wiem. Może jak się zapaliło światło, to coś tutaj można zrobić. No chyba nie. Boże. Przytrzymaj. Aha. Ja nie chcę tutaj też biegać. Woman. Woman. Hydrant. Się mi tu świeci. Tu ja, tu są ludzie. No właśnie. Jesus. Co to? Aha. Nie mogę. Co? Dawaj, dawaj! No i ugryzą go, bez sensu. Ciekawe, czy ja miałem jakby szybciej, jakby... O, pierdziele. Czy jakby było szybciej, to by się dało uratować? Chyba nie, nie? Taki jest scenariusz. Jestem taka dobra dusza. Chciałbym wszystkich uratować. Co to? Nie wiem, coś... Notatnik funkcjonariusza. No to pokaż, co tutaj ciekawego masz. Parking, way out. A, widzicie? Czyli medaliony. 3 medaliony dla statuły, żeby można było jakoś tutaj dołem, pod ziemią wyjść na parking. I teraz tak, tutaj widzę mamy... Aha, dobrze, mamy symbole, jeżeli chodzi o lwa. No to już wiem, co damy. I tyle. Mhm. No to dobra. Tu mi chyba się nikt nie przeciśnie. O Boże! Nie! Spieprzaj! To zamknięte, dobra. O kurwa. Słuchajcie, a do tej toalety? Mogę tu wejść? O, spray.
Coś tu jeszcze jest? Nie. Ja pierdziel. Fucking shit. Co teraz? Co teraz się stało? Przecież nie mam szans, jak one mi tu wlezą. A czekajcie, a to mogę otworzyć? W sensie... A, mogę zgasić tylko. Ja pierdziele. Boże! Nie! Nie! Fucking shit! Patrzcie, ile tu jest. Aha. Zrobimy takie coś, słuchajcie. No trzeba jakoś ich podejść, bo... Mogę tu jeszcze... Fuck. O Boże. Gdzie to było? Aha, tu nie mam fuse'a. A mogę przecisnąć się? Nie gadaj! Okej. A, jest Marvik, czy jak on się tam nazywał. Marvin. Marvik. Jak taki soczek marfiowy. Z Marvitu. Tylko, że on jest ugryziony. Ja pamiętam, że on później się zamieni, nie? Koniec. Does anyone know what started this? Not a clue. But honestly, all you need to know is that this place will eat you alive if you aren't careful. Yeah, well, I was supposed to start last week, and I got a call to stay away. I wish I'd come here sooner. You're here now, Leon. That's all that matters. Okay, Lieutenant. I'm ready. Hopefully you'll be able to find a way out of this station. That officer you met earlier, Elliot. He thought this secret passageway might do the trick. Mm. This is good news. We can get you to a hospital. Mm. No, I am not the priority here. Lieutenant, I'm not just gonna leave you here. I'm giving you an order, rookie! You save yourself first. I'd come with you, but I'd just slow you down. Now, you'll need this. I can't take him. Stop. Co to jest? And don't make my mistake. If you see one of those things, uniform or not, you do not hesitate. You take it out. Or you run. Got it? Yes, sir. Co on dał nam jakiś zestaw? Co to tam jest? Zestaw małego podróżnika. Aha, nóż bojowy. Nie, no rzeczywiście, te wyposażone ekranie kwipunku, obyrzut, nóż, cięcie. Gdzie ja i nóż? Przy pomoc broń, atak. Co? Aha, mogę tak... Aha. Siachu, siachu. Dobra, chodźcie jeszcze tylko, wiecie co, bo mamy notatki, więc możemy zrobić lwa. To by było tak. Nie. Lew, roślinka i ptak. Lew, roślinka i ptak. Medalion z lwem. A mogę go od razu wtrynić i niech se tam będzie przy tej statule? Żeby mi dupy nie zawracało to gdzieś tam w ekwipunku?
Dobra. So Elliot was right. Yeah, but the passage isn't open yet. No właśnie, no bo potrzeba jeszcze dwóch. Słuchajcie, bo ja zostałem ugryziony, czy ja mam... Znajdź trzy medaliony. Gdzie jest na przykład... A tu, dobry. Szukałem, słuchajcie, gdzie mam... gdzie mam... no, wiecie co. Żyćko. Nie wiem, ten klucz na razie, słuchajcie, tu zostawię. Jak to się robi? Przechowaj. Roślinkę też. No i te też, nie? No nic, ten nóż na razie tutaj zostawię. Nie? Zrobimy tak o? Dobra, i zapiszemy. Fajne z tym, że to tak, wiecie, można tutaj zapisywać jak się chce. Tu nadal nie mam tej karty, tak? Aha, nie, on taśmą, dobra. This is not how I imagined my first day. Naboje. Dobra, 14 naboi. Rozumiem, że najlepiej celować w głowę, no nie? Już tam słyszę. Boże, no właśnie miałem mówić. Ciemno jak w dupie. Hydrant się pali, ale tu nic nie mogę. O matko. No ale to kto to zrobił? Ja pierdziel. Efekty niezłe. Słuchajcie, ale tam to pójdziemy sobie w następnym odcinku. Mam nadzieję, że będziecie ze mną z tej serii. No ale na pewno będziecie. Moja stała ekipa na pewno będzie. A jeżeli wy jesteście nowi i chcecie do nas tutaj dołączyć i patrzeć, jak się tutaj zaraz posram, to zapraszam. Ja sobie oczywiście tutaj, wiecie, zapiszę. Jeszcze raz, bo można... O, roślinka. Wiecie co, te roślinki to mnie tak tu mylą, powiem wam. No, także słuchajcie, do następnego odcineczka. No, tak? Tak. Trzymajcie się, cześć.